Dzień dobry. Z Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie witam Państwa i przedstawiam Państwu radnego i przewodniczącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, pana Rolanda Goroskiewicza. Dzień dobry. Korzystając z okazji, że spotykamy się przy kamerze po raz pierwszy, chciałbym panu złożyć najserdeczniejsze życzenia i życzyć dużo pomyślności pracy jako radnemu, a także dużo osiągnięć pracy jako przewodniczącemu Miejskiej Rady, żeby służył pan zarówno społeczeństwu Krasnobrodu jako miastu i społeczeństwu jako naszej gminie. No ponieważ spotykamy się w tym celu, żeby kilka spraw sobie z panem, zapoznać bliżej pana z naszymi forumowiczami, żeby coś więcej na temat pana widzieli, chciałbym pana zapytać, zadać panu kilka takich osobistych pytań. A więc pierwsze, żeby było takie związane z pana wykształceniem, związkiem z Krasnobrodu i z pana rodziną. Bardzo proszę. Dziękuję, witam bardzo serdecznie. No jeżeli chodzi o związki moje z Krasnobrodem, to już w tym roku mija 34 lata, jak przybyłem do Krasnobrodu. Natomiast urodziłem się w Szybrzyszynie. Przez 4 lata mieszkaliśmy w Szybrzyszynie, później przenieśliśmy się do Bodaczowa. Tam mieszkałem do rozpoczęcia studiów. Studia ukończyłem w Białej Podlaskiej. No, jako młody nauczyciel rozpocząłem pracę w roku 1980 tutaj w Krasnobrodzie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Zawarłem związek małżeński. Moja żona ma na imię Barbara. Z wykształcenia jest nauczycielem. Pracuję w szkole, w Zespole Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie. Jeżeli chodzi w ogóle o moją pracę zawodową, no 30 lat pracy, bo już od 4 lat jestem na emeryturze. W szkole dużo zawodów, dużo w ogóle dokształcania. Przez 5 lat byłem dyrektorem Zespołu Szkół Podstawowych. Byłem dyrektorem w momencie, kiedy wchodziła reforma oświatowa, czyli od roku 1999. Od dłuższego czasu zajmuję się także turystyką, jestem pilotem i przewodnikiem po Zamościu i po Roztoczu. No i praktycznie ze szkoły, tak jak przed chwilą mówiłem, odeszłem 4 lata temu, głównie ze względu na to, że chciałem się poświęcić pracy turystycznej tutaj na naszym terenie, no i oczywiście prowadzić wycieczki w kraju i za granicą. Dziękuję bardzo. Czyli wiemy już, jak wyglądała pana i praca zawodowa, a teraz może kilka słów, jak wyglądała pana współpraca bądź praca w samorządzie czy z samorządem gminy. No tak naprawdę mówiąc, to pracę samorządową rozpoczynam dopiero teraz, od tej kadencji samorządu miejskiego w Krasnobrodzie. Natomiast będąc przez 5 lat dyrektorem, oczywiście współpracowałem z burmistrzem, wtedy burmistrzem był pan Pasieczny. Bardzo mile tą współpracę wspominam, chociaż tak jak widać po mojej głowie, 5 lat pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych w momencie, kiedy wchodziła reforma rolna, ta głowa posiwiała w ogóle, było dużo problemów, ponieważ w ogóle to wszystko w ogóle od roku 99 zaczynało funkcjonować inaczej w szkole. Dużo było problemów, ale bardzo mile wspominam tą współpracę. Dużo ciekawych projektów zrealizowaliśmy i teraz jak patrzę na swoją szkołę, w której przepracowałem 30 lat w ogóle, z wielką przyjemnością patrzę na to, że szkoła w ogóle, pani dyrektor Szykuła w ogóle z całym zespołem nauczycielskim kultywują te tradycje związane z patronem szkoły, ze sztandarem w ogóle, z wielobojem ułańskim i wiele, wiele innych projektów, które my już dawno temu wprowadziliśmy, a do dzisiaj są one kultywowane i rozwijane i doskonalone. Dziękuję bardzo. No i przeszliśmy do takiego pytania związanego już z samorządem. To może takie pytanie, dlaczego zdecydował się pan na kandydowanie na radnego? Oj, trudne pytanie, panie Józefie, trudne pytanie. Dlaczego?
Ja jak ściągam pamięcią w ogóle, pana Misztala znam już kilkanaście lat. I jakieś dwa lata temu, tak jak w ogóle no, we wcześniejszej kadencji był przewodniczącym miejskiej rady. I gdzieś ze dwa lata temu spotkaliśmy się na zakupach w ogóle, no i tak dużo osób mówiło i namawiało pana Kazia, żeby kandydował na stanowisko burmistrza w ogóle. I ja także ten temat poruszyłem i powiedziałem w ogóle, Kaziu, jak będziesz kandydował, to ja pomogę. No i rzeczywiście w ogóle, tak, przyszedł czas w ogóle, że pan Kazio zapukał do moich drzwi w ogóle. To były wakacje tego roku i pytał, czy wyrażam zgodę na kandydowanie na radnego. No i dał mi czas na zastanowienie. No tak jak mówiłem, poszedłem na emeryturę ze względu na to, żeby nie być taką osobą publiczną tutaj w Krasnobrodzie, a rozwijać turystykę na miejscu w ogóle, zająć się w ogóle turystami, którzy przyjeżdżają tutaj na Roztocze, organizować im wycieczki, tak. No i troszeczkę w ogóle ten pomysł, w ogóle ta propozycja pana Misztala nie korespondowała z tym, co ja chciałem robić. Ale po głębszym zastanowieniu zdecydowałem się, no i zdecydowałem się, jak okazało, startować w bardzo trudnym okręgu, ponieważ w moim okręgu wyborczym to był okręg wyborczy numer 3, ulica Lelewela, kawałeczek ulicy Spokojnej w ogóle, sołectwo Szur, ulica Modrzewiowa, Świerkowa, i było, no, było czterech kandydatów, bo czterech kandydatów na burmistrzu wystawili swoich kandydatów na radnych w tym okręgu jednomandatowym. No, pan dyrektor Pawluk, mocny kandydat w ogóle, pan Tadeusz Roczkowski, radny dwóch kadencji i pan Stanisław Kawka. No, rzeczywiście trudny okręg, ale z uwagi na to, że miałem troszeczkę czasu, bo to była jesień w ogóle, już po sezonie turystycznym, no wspólnie przygotowaliśmy materiały reklamowe i praktycznie z tego co ja pamiętam, prawie wszystkich mieszkańców danego okręgu odwiedziłem w domu. No i zostawiłem, rozmawiałem z większością w ogóle, no i doszło do wyborów. No i okazało się, że wygrałem, zrobiłem praktycznie najlepszy wynik tutaj ze wszystkich radnych, bo wygrałem jednym głosem tylko. No, ale jakoś udało się wygrać. No, później był czas w ogóle na podjęcie decyzji w ogóle odnośnie w ogóle przewodniczącego Rady w Krasnogrodzie, Rady Miejskiej w ogóle. I też decyzja była trudna. Też decyzja była trudna, bo mam świadomość, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie być przewodniczącym Rady Miejskiej, no z jednej strony prestiżowe, ale i odpowiedzialne, bo jestem człowiekiem, który w ogóle, jeżeli już się czegoś podejmuje w ogóle, to chciałbym to zrobić jak najlepiej. Zdecydowałem się w ogóle, no i rzeczywiście, także, rzecz ciekawa, wygrałem to głosowanie, bo to było głosowanie tajne, jednym głosem, no i tak się stało, tak los chciał w ogóle, że zostałem przewodniczącym Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Jeżeli chodzi o moje plany, no na pewno zadanie najważniejsze w ogóle, żeby zapomnieć o wyborach, zostawić te wybory gdzieś z boku w ogóle, zostawić w ogóle gdzieś z boku te szyldy partyjne i zakasać rękawy, bo przed nami bardzo dużo pracy. Tak jak się zorientowałem, bo już mieliśmy dwie sesje. Radni są bardzo ciekawi, różni w ogóle, ale wydaje mi się, że uda mi się tych wszystkich radnych, 14 radnych, zgromadzić wokół spraw Krasnobrodu i gminy Krasnobród. Żebyśmy tworzyli jedną drużynę, żebyśmy w jednej drużynie grali, strzelali gole do jednej bramki. Czy to mi się uda? Nie wiem w ogóle, ale jestem dobrej myśli. No i znając swoje umiejętności związane z kierowaniem zespołów i takie umiejętności rozmowy, komunikowania się, wydaje mi się, że jest szansa, że to zadanie zostanie osiągnięte. Najważniejsze wydaje mi się, że trzeba byłoby radnych w ogóle, radnym uświadomić, że pracuje dla dobra innych. Żeby to nie było tak jak we wcześniejszych kadencjach, podejmowanie jakichś decyzji w ogóle,
związany z wąską grupą czy z jedną osobą. Natomiast nasze zadanie jest takie, mamy reprezentować te małe społeczności lokalne, które składają się na nasze miasto i gminę Krasnobród. Ja już deklarowałem, jeszcze raz deklaruję, współpracę z każdym w ogóle radnym, z każdym sołtysem, z każdym w ogóle przewodniczącym Rady Osiedlowej, z każdym mieszkańcem Krasnobrodu i gminy Krasnobród. Będziemy się wsłuchiwali w głosy w ogóle wszystkich mieszkańców, tak jak już w ogóle Państwo wiecie, każda sesja już jest filmowana, można te sesje oglądać w internecie, także to jest takie nowum i chcielibyśmy prowadzić taką politykę finansową bardzo przejrzystą. Chcielibyśmy naszych mieszkańców miasta i gminy Krasnobród informować w ogóle o stanie budżetu, a wiemy dokładnie, że ten budżet nie jest za ciekawy. Nasze działania będą ograniczone, ale będziemy się starali pieniądze, każdą złotówkę wydawaną z pieniędzy gminy przeglądać kilka razy na wszystkie strony, wsłuchiwać się w oczekiwania wszystkich mieszkańców naszej gminy i na to, na co nas stać, to właśnie realizować. Dziękuję bardzo. No, piękny plan, tylko gratulować i życzyć 100% realizacji. Ja jeszcze chciałbym Pana zapytać, tak przy okazji, czy Pan Przewodniczący, no powiedzmy przynajmniej raz w kwartale lub tam w jakimś okresie, kiedy byśmy mogli się spotkać, mógłby się spotkać z naszym forum, a więc ze mną i porozmawiać, tak jak dzisiaj, wtedy już na jakieś takie bardziej konkretne tematy, Pan we wszystkich tematach by był bardziej zorientowany. No tak, żeby to służyło przede wszystkim, zarówno ta rozmowa, żeby służyła, wypowiedzi Pana, żeby służyły mieszkańcom Krasnobrodu i mieszkańcom całej gminy. Powiedzmy kwartał, czy później, w zależności od potrzeb, kiedy Pan był uważał. Tak jak deklarowałem, stoję na stanowisku, żeby polityka gminy, władz samorządowych była otwarta i przejrzysta. W ogóle no w tym momencie, tak jak dokładnie Państwo wiecie, jeszcze w ogóle nic na temat budżetu w ogóle, na temat zadań, które będziemy realizowali, nie możemy powiedzieć w ogóle. Jeszcze nie wiemy, co nas czeka w ogóle, bo nie o wszystkim wiemy. Dopiero teraz władze samorządowe pochylają się w ogóle nad budżetem. Analizowane są te zapisy budżetu, które robiły poprzednie władze miasta Krasnobrodu, czyli poprzedni burmistrz. Także o konkretach na razie dzisiaj nie porozmawiamy. Ale ja myślę, że raz na jakiś czas z wielką przyjemnością spotkam się w ogóle z Państwem i te rzeczy, które można będzie już w ogóle przy następnym naszym takim spotkaniu w ogóle w formie wywiadu poopowiadę, będzie opowiadali. Ja mam świadomość, że dużo więcej do powiedzenia miałby Pan Burmistrz w ogóle. No ale Pan Burmistrz teraz wspólnie ze swoim zastępcą, czyli doradcą Panem Osiem, pochyla się w ogóle nad budżetem i trwają prace w ogóle, które związane są z analizą budżetu i z analizą naszych możliwości finansowych. No ale to dopiero będziemy prezentowali za jakiś czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu bardzo za wywiad. Ponieważ jest to okres przedświąteczny, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, chciałbym Panu, Pańskim bliskim, a za pośrednictwem również Pana pracownikom Urzędu Miejskiego, wszystkim mieszkańcom miasta i gminy i wszystkim, którzy odwiedzają nasze forum, życzyć z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu własnym i pozostałych administratorów naszego forum. Przede wszystkim życzyć nadziei, by nie opuszczała nas. Życzyć radości, by nas rozweselała. Życzyć miłości, by obrodziła. Życzyć dobroci, by zawsze była. Wszystkiego najlepszego na te przepiękne święta Bożego Narodzenia. Dziękujemy bardzo. Ja także korzystając z okazji w ogóle, dziękuję za tak piękne i miłe życzenia dla nas tutaj wszystkich w ogóle. Chciałbym wszystkim mieszkańcom miasta Krasnobrodu, gminy
Krasnowód życzyć w ogóle zdrowych świąt, spokojnych, spędzonych w atmosferze rodzinnej w ogóle, żebyśmy nie zapominali o tych ludziach biednych, o tych ludziach, którzy potrzebują w ogóle naszego wsparcia. Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa i życzę nam tej nadziei, tak jak tutaj Pan Józef przed chwilą życzył nam wszystkim w ogóle, ja także Państwu życzę nadziei na lepsze jutro. Myślę, że ta kadencja będzie takim zwiastunem nadziei w ogóle dla naszej gminy, że ten potencjał w ogóle, który drzemie w naszym pięknym mieście, w naszej pięknej gminie w ogóle, wykorzystamy, a mamy ku temu bardzo duże szanse, żeby ten potencjał wykorzystać. Jeszcze raz wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzę zdrowych, spokojnych świąt. Oby te święto upłynęły bez zmartwień, w takiej atmosferze radości w ogóle, żebyśmy mieli okazję spotkać się z bliskimi, mieli okazję porozmawiać na tematy te doczesne i oczywiście te tematy, które czekają nas, obyśmy te tematy przeżywali jak najpóźniej. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia i szczęścia dla wszystkich mieszkańców Krasnobrodu i gminy Krasnobród. Ja Panu jeszcze raz serdecznie dziękuję za spotkanie i z chęcią spotkam się z Panem następnym razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.